Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie już w trzeciej części EKG, a w naszym studiu od środka profesor Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Łazarskiego, po prostu mecenas, jak lubi mówić o sobie. Sławomir Sikora, prezes City Group, Dariusz Blocher, prezes Budimex S.A. Taka firma, proszę Państwa, jest, która buduje różne rzeczy i wybudowała także odcinek od najdroższej... Najdroższy odcinek drogi w Polsce. To była cena wszechczasów, 10 kilometrów, droga dojazdowa, obwodnica właściwie Warszawy od strony zachodniej. Z 20 milionów, ile to kosztowało? 200 milionów kilometrów? 175 milionów netto. 175 netto, czyli brutto ponad 200. Ponad Że 200 dobre milionów. Słowo powiedzieć, to trzeba powiedzieć, że Budimex wygrał to w przetargu, czyli dał niższą cenę niż inni. Sławę zdobył, proszę Państwa, przez to, że tam było podobno za mało asfaltu w asfalcie i było mocno krytykowane, że ta droga się bardzo szybko rozwali i będzie trzeba ją zamykać, remontować. Tak przynajmniej generalna dyrekcja twierdziła, że tam były wady jakieś. Zgodnie z teorią, którą słyszałem od jednego, nie wymienię nazwiska tego analityka tutaj na antenie. Proszę nie krępować, panie profesorze. Nie, ja miłosierny człowiek jestem. To bardzo dobrze, że firma pana prezesa tak budowała. Bo będzie musiała budować jeszcze raz. W związku powyższym będziemy mieli wzrost PKB. Bo przecież słyszałem na własne uszy, tak, jak ktoś tu mędrkował, że tsunami w Japonii może spowodować ożywienie gospodarcze. To nie w naszej audycji. W postaci wybudowania takiej autostrady. Ja słyszałem, że Marek Zuber coś tam w telewizji mówił o tym, że paradoksalnie może przyczyni się do gdzieś tam wzrostu. Niepotrzebnie czekali na tsunami. Powinni rzucić parę bomb i też by było ożywienie gospodarcze. No i później budują ci Japończycy, tak? Gdzieś tam wyczytałem na stronach internetowych, że w tydzień wybudowali jakiś kawałek drogi. Czyli cudze chwalicie, swojego nie znacie, bo my też w tydzień wybudowaliśmy drogę. Tą właśnie? W Zalanej Bogatyni, 1 kilometr, i tego już nikt nie zauważył, tak? Ale tam w Japonii jedno zdjęcie, 200 metrów już zauważono. Czyli Polak też A tam 200 metrów zauważono, a u nas tego kilometra, nas który wybudowaliście, Budimex, to powiemy, proszę Państwa. Tak, Budimex wybudował. I było w Bogatyni. Asfaltu, tak? Chociaż za dużo asfaltu też jest niedobrze, bo kolejny kilometr po powodzi. Tak, odbudowaliśmy drogę, wtedy to był taki czas, gdzie do Bogatyni nie dało się w ogóle dojechać. Szczęście i to z zysku waszego to było, tak? Myśmy tam byli. Panie prezesie. Nie zysku, ale dołożyliśmy się do tego też trochę jako darowizna. No dobrze, ale myślałem, że z zysku. Że premię sobie zabraliście i wybudowaliście. Kilometr tej drogi. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jesteśmy, proszę Państwa, przy zdziwieniach i rozpoczniemy od zdziwienia sprzed 2 dni. W dzisiejszej audycji EKG zacytował pan mój list, mówiąc, że przed zmianami w kontraktach z NFZ po zwolnienie też trzeba było udać się do swojego, tak zwanego swojego lekarza. Tak nie było. 3 lata temu miałem podobną sytuację i otrzymałem druk zwolnienia, mimo iż dostałem skierowanie do lekarza specjalisty z dopiskiem pilne, czyli wizyta następnego dnia. Co może zrobić na przykład kierowca, który przejechał 500 km, czy będący 500 km od swojego, w cudzysłów oczywiście, lekarza. O co chodziło? Tutaj nasz radiosłuchacz, pan Kuba, napisał o pewnym absurdzie. Otóż poszedł do lekarza na specjalny dyżur, chory był, zwolnienie dostał, ten lekarz mu powiedział, że ma się udać do swojej placówki i tam to zwolnienie otrzyma, i pisał, że jest to absurd, bo dwukrotnie trzeba było go zbadać, żeby wypisać zwolnienie, czyli jakby obciążał NFZ dwukrotnie. Proszę Państwa, i po tym dostałem maila od pani Barbary Misińskiej, dyrektora MOF NFZ. MOF to co to jest MOF? Kto to wie MOF? Mazowieckie? MOF. MOF, NFZ, każdy Narodowy Fundusz Zdrowia. Pisze tak. Komunikat... Powiedzieli Państwo, że jest to sytuacja normalna i trwa od dawna. W odpowiedzi na to przesyłam pewien komunikat. Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów NPL i SOR pozwolenia lekarskie do lekarzy
POS, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Wobec niepokojących sygnałów o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej świątecznej opiece lekarskiej do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego przypominamy obowiązujące zasady prawne. Zgodnie z tam paragrafy i tak dalej, orzeczenie lekarskiej niezdolności do pracy wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny, czy następuje wyłącznie po. Zwolnienie dróg ZUS ZLA może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny. Przypominamy również, że lekarze upoważnieni przez ZUS do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wykonywania obowiązków wynikających z ustawy i tak dalej. Proszę Państwa, ja nie wiem w dalszym ciągu z tego, czy ten lekarz dyżurujący, do którego udał się pacjent, powinien był wystawić to zwolnienie, czy nie powinien wystawić to zwolnienie. Pan redaktor oczekuje, że my będziemy wiedzieli który pan redaktor przeczytał? My nie wiemy, Barbara Misińska. Nie chorujemy, tak? No właśnie. To ja jak 20 lat pracuję i nie miałem ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego, więc jestem dobrym klientem. Dariusz Blocher, po jednym zwolnieniu mamy na głowę. EKG. No dobrze, to proszę bardzo. Sławomir Sikora? Zdziwienia oczywiście. Mam się dziwić, czy cieszyć, czy śmieszyć? Co pan woli? Proszę bardzo. Na każdy z tych... Jest pan przygotowany? Jestem przygotowany, absolutnie. Jeżeli chodzi o to, co mnie dziwi, tak, to nieustająco dziwi mnie to, że obcokrajowcy w tej chwili mówią o Polsce lepiej niż Polacy. I to jakby jest wbrew intuicji, gdzie my powinniśmy, przedstawiając się na forum międzynarodowym, mówić o sobie lepiej, o naszych sukcesach też. Podczas gdy od kilku lat, kiedy w sposób ewidentny polska gospodarka ma się lepiej niż gospodarki europejskie, słyszę, że obcokrajowcy mówią o Polakach z większym uznaniem niż Polacy sami o sobie. I często w dobrym tonie jest, kiedy Polak po prostu narzeka na wszystko, w tym na polską gospodarkę. I to mnie mocno, mocno dziwi, bo jest to wbrew naszym faktom i wbrew naszym interesom. A co mnie śmieszy, to wziąłem sobie z gazety.pl informację, iż w Rosji policja zaczęła sprawdzać meldunki w mieszkaniach i w Sankt Petersburgu znalazła małe mieszkanie, w którym było zameldowane 1045 osób. I może jest związek z informacją, może którą... Może jakoś warstwami, panie prezesie, oni tam mieszkali. I powiem tak, że ma to związek z tym, o czym pan mówił w poprzedniej informacji, a mianowicie okazało się, że w Sankt Petersburgu, jak pan nie ma meldunku, to lekarz pana nie przyjmie, nie mówiąc już o tym, że nie wystawi zwolnienia. A stąd notorycznie ludzie meldują się nawet na małych powierzchniach, w dużych ilościach. 1045 osób w mieszkaniu 60 metrów, to myślę, że to jest rekord świata. Usługa meldunkowa to się nazywa. No, a wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, że niektóre państwa socjalistyczne i postsocjalistyczne mają ten bzdurny meldunek. Nasz liberalny, w cudzysłowie, rząd obiecywał, że meldunek zniesie, ale jakoś mu się nie udało. Więc w dalszym ciągu meldunek być musi. I to jest bzdura. Meldunek być musi, proszę Państwa, ale przypomnę, ukazała się taka informacja. No, Warszawa chciałaby, żeby podatki w Warszawie płacili ci, którzy tutaj pracują i naprawdę mieszkają, a nie płacili tych podatków tam, gdzie są zameldowani. No bo paradoks polega na tym, że tysiące osób zameldowanych zupełnie gdzie indziej w Warszawie pracuje, w Warszawie mieszka, a płaci podatki tam, gdzie są... Znieść meldunek. Są zameldowani. Komunistyczny wymysł i komunistyczna pozostałość. Ale, proszę Państwa, biznes niezły. Co tam te 1040 osób zameldowane w tym mieszkanku małym, no to... I mieszkanie należało do bezrobotnej, więc widocznie miała się z czego utrzymywać. Z opłat od meldunku. No oczywiście, no o to chodzi, proszę Pana, no o to chodzi. Na tym polega biznes. Mnie zdziwili ostatnio Brytyjczycy. Brytyjczycy, którzy, no, wie pan co? Którzy w ilości podobno miliona zjechali do Londynu i nieśli transparenty. To w liczbie, jak miliona, no to w liczbie. No cut. Tak? Nie ma cięć. No i na miejscu pana premiera Camerona, to ja bym wyszedł z
przed siedzibę premiera z transparentem where the money from, tak? Skąd wziąć pieniążki, żeby nie robić tych cięć, przeciwko którym protestowali Brytyjczycy. Wydawałoby się, że anglosaska kultura ekonomiczna, że oni tam wiedzą, że pieniędzy nie wypłukuje się z powietrza. No ale okazuje się, że nie wiedzą. No chyba nie do końca tak jest, że nie wiedzą. Wiadomo, kto ten zorganizował tę manifestację, bowiem nie wybraliby Camerona, który zapowiadał. Ja mówiłem o tym milionie tych, co przyszli manifestować. No, ale wybrali Camerona mimo to. Być może to nie oni właśnie, ale inni, mimo tego, że wiedzieli, że nie będzie wcale tak dobrze. No właśnie, zdaje się, że będzie dobrze. Znaczy, że nie będzie tak dobrze zrobi, w takim... Bo zrobi w końcu porządek, tak. Niektórzy mówią, że są to cięcia na oślep. No ciekawy jestem, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Także dla nas warto obserwować, jakie będą efekty tej polityki. No wiadomo, do czego prowadzi brak cięć. Tu Portugalia w ostatnich kilku dniach doznaje właśnie istotnego bólu, ponieważ rząd portugalski zaproponował cięcia, których parlament nie przyjął, rząd portugalski zrezygnował, a inwestorzy zagraniczni poprosili, żeby obecny dług Portugalii kosztował 10%. To jest więcej niż polski dług. Zdecydowanie więcej niż polski dług. I to jest tak, do czego prowadzi brak cięć, kiedy te cięcia niestety są konieczne. Ale Hiszpania już w kolejce. Już w kolejce. EKG. Dariusz Blocher, zdziwienie. Takie trzy króciutkie informacje z prasy dzisiejszej, bo to tak na bieżąco i dobre. Tak, nie będę się koncentrował na tych gorszych. Pierwsze, rodzi nam się więcej dzieci, więc może z tą emeryturą tak źle nie będzie. A to w Europie w ogóle. Też, ale zajmijmy się bogaci, Polską. Bogaci w dzieci. Po 20 latach dzietność w Unii zaczęła rosnąć. A u nas po 6 latach wzrosło 15%. No dalej niestety ten wskaźnik jest 1,4, a potrzeba nam 2,1, więc mamy szansę wymrzeć. Ale, przepraszam, jeśli mogę spytać, prywatne pytanie, proszę pana, ma pan obrączkę, ile dzieci ma pan? Zaniżam, bo mam jedno, tak? Do kogo pan apeluje? Przepraszam bardzo. No. Znaczy, apeluję do wszystkich, żeby nie brali ze mnie przykładu. Wie pan, profesor Gwiazdowski, dzieci... profesora i prezesa Sikora. Troje. Z tego, co wiem. Prezes Sikora, dwoje. Ja troje. Ja pan jedno. I to są dobrzy obywatele. No ja przespałem swoje 5 minut. Ale apeluję, będę mówił. Ale proszę spróbować, to fajne jest. To fajne, tak? No to być może. Druga fajna rzecz, to dowiedziałem się dzisiaj, że jest taki pierwiastek czy materiał, który nazywa się grafen. Tak, to jest coś dużo bardziej wytrzymałe niż stal i zrewolucjonizuje polski i nie tylko polski przemysł światowy. Polacy właśnie w Warszawie opracowali metodę przemysłowego produkowania tego materiału. To jest fajna rzecz. Polska nana potęgą, pierwsza strona Rzeczypospolitej. Odkrycie warszawskie naukowców może zrewolucjonizować rynek komputerów. Profesor Jacek Baranowski. Komputery będą kilkaset razy szybsze, a jednocześnie mniejsze i oszczędniejsze. To nie jest nasz wynalazek, żeby powiedzieć sobie jasno, proszę państwa, za odkrycie właściwości grafenu w zeszłym roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki, my opracowaliśmy metodę przemysłowego wykorzystania. Żeby tylko nie było tak to jak samo, z niebieskim laserem. To samo, panie profesorze, jak my myślimy, jednak ja od rana myślę o tym, kurczę, no jest pierwsza strona gazety, Polacy potęgą, nanopotęgą, a co z niebieskim laserem? Ja proponuję, żebyśmy przyjęli siłę myślenia pozytywnego. Bo każdy z nas, im dłużej żyjemy, tym pamiętamy te niestety wpadki, takie jak błękitny laser. Natomiast być może grafen będzie jednak tym przełomem pozytywnym. Chciałbym w to wierzyć. Ale żeby można było wyjąć, panie prezesie, wie pan o tym doskonale, trzeba włożyć, proszę pana. Więc żeby można było wyjąć, tam trzeba włożyć pieniądze. I kto włoży te pieniądze? To było a propos systemu emerytalnego? Nie, to proszę pana, było a propos nanopotęgi. Czy demografii. Chodzi o nanopotęgę. O nanopotęgę i o to, żebyśmy stali się potęgą w wykorzystaniu przemysłowym grafenu. O to chodzi. Proszę bardzo, i trzecia kwestia. I ta trzecia rzecz, to ja chyba gdzieś tam zupełnie mi uciekło. Jeden z brandów Intercity, skrót był TLK. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, co to było? Tanie linie kolejowe. No, właśnie tak. Nie, już nie. To się skończyło, bo tak też myślałem. A teraz to się nazywają twoje linie kolejowe. A twoje linie. Czyli w PKP też się zmienia. I to nastąpiło 31 grudnia
2000. I pan rozumiem, że korzysta z tych twoich linii kolejowych teraz. Zaimponowali mi, przyznam szczerze, bo tak po cichu zupełnie, bez kampanii medialnej, nagle moje linie kolejowe. Twoje. Tak, no teraz moje, tak? No to teraz zacznę korzystać. Proszę państwa, jeszcze jedna informacja. $300 za baryłkę ropy. Gazeta Wyborcza, strona 27. Ceny europejskiej ropy Brent przekroczyły kolejny psychologiczny próg. Baryłka kosztuje ponad $120. A w razie zamieszek w Arabii Saudyjskiej za baryłkę zapłacimy od $200 do $300, ostrzegają saudyjscy politycy. No nieźle. No ale to nieprawda. Nie, no, oczywiście. No, oczywiście. Pamiętam szefa Gazpromu, który mówił przy poprzedniej 200. Podwyżce mówił 250 i po czym ceny spadły poniżej 60, więc... Oby jak takich informacji na pierwszych stronach gazety. Jak zobaczycie państwo na pierwszej stronie gazety cena ropy $300 za baryłkę, to możecie być pewni, że ta cena zacznie natychmiast spadać, jeśli kosztuje nawet $120 za baryłkę. W Warszawie mają zdrożyć, tak? O 100% słyszałem w ciągu 3 lat. Dziękuję teraz bardzo. A właśnie, bilety przecież drożące. Jakie szaleństwo. Ale jak ropa o 300, no to... Biletowy szok na autobus. I bilet jednorazowy miałby zdrożyć w ciągu 3 lat z 2,80 do 5,60, a 90-dniowy na koziciela z 360 do 760 zł. Ratusz chce też zlikwidować bilety 20-minutowe. To jakiś kompletny szok. I to ma być zachęta do tego, proszę państwa, żeby eliminować ruch samochodów osobowych z centrum miasta. A czy to jest oficjalna informacja? Nie, z gazety. No ja myślę, że jak nie jest oficjalna, to poczekajmy. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom, którym byli dzisiaj Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa imienia Łazarskiego, po prostu mecenas, Sławomir Sikora, prezes City Group, Dariusz Blocher, dziękuję, prezes Budimex S.A. Ja się nazywam Tadeusz Moszcza, za informację Redetok FM.